Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w imieniu burmistrza Andrychowa na gali Dobrego Serca zorganizowanej dla wszystkich firm i przedsiębiorców, którzy w minionym roku wspierali działania na rzecz lokalnej społeczności, rozwoju kultury oraz promocji naszej gminy. Bardzo proszę o brawa. A ja teraz oddaję głos gospodarzowi dzisiejszej uroczystości, burmistrzowi Andrychowa, Tomaszowi Żakowi. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że przybyliście na dzisiejszy wieczór i że zaszczyciliście swoimi osobami tą galę. Proszę Państwa, jest mi bardzo miło, że zaszczyciliście nas Państwo swoją obecnością na gali Dobrego Serca. Celem tego spotkania jest chęć złożenia Wam podziękowań za cały poprzedni rok. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wykazali się wielkim sercem, dużą wrażliwością i solidarnością z potrzebującymi. Dziękuję za Państwa zaangażowanie w rozmaite projekty, które pozwoliły na rozwój zamiłowań i realizację naszych wspólnych gminnych wydarzeń. To Państwo dajecie nam możliwość rozwoju kultury, turystyki i sportu w naszej gminie. Wierzę, że to spotkanie będzie odtąd nową tradycją łączącą nas wokół ważnych spraw, ciekawych wydarzeń i problemów ludzi najbardziej potrzebujących z naszej lokalnej wspólnoty, opartą o niezwykle ważną zasadę solidaryzmu społecznego, jak również płynącą z czystej ludzkiej wrażliwości i potrzeby serca. Życzę Wam, ludziom dobrej woli, darczyńcom, przyjaciołom naszej gminy, na cały nowy 2012 rok, aby Wasze wsparcie, dobro, które inni od Was dostają, wracało do Was jak najczęściej. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że dotychczasowa twórcza i owocna współpraca przyczyni się do umocnienia Państwa pozytywnego wizerunku, pozycji rynkowej, zwiększenia prestiżu społecznego i stanie się źródłem sukcesu w realizacji założonych planów. Dziękuję za bezcenne wsparcie, które nam zapewniliście. Jesteście dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, na których można zawsze polegać. A dzisiejszego wieczoru życzę Państwu mile spędzonego czasu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu burmistrzowi. Drodzy Państwo, już za moment zapowiem niespodziankę dzisiejszego wieczoru, natomiast jeżeli ktoś z Państwa zapomniał jeszcze wyłączyć telefonu komórkowego, to bardzo proszę to właśnie teraz zrobić. Panie i Panowie, niewiele jest postaci sceny muzycznej, które są tak ciepło i od lat odbierane przez publiczność, które są tak rozpoznawalne i których przeboje mają coraz młodszych słuchaczy. Przed Państwem i specjalnie dla Państwa wspaniały duet Andrzej Sikorowski oraz Jacek Królik. Bardzo serdecznie zapraszam. Proszę o wielkie brawa. Bardzo Państwa serdecznie witam. To miła okoliczność, że możemy się spotkać w ten mroźny dzień i że mogę dla Państwa zaśpiewać piosenki, które piszę od bardzo wielu lat. Mam świadomość, że te piosenki są także kojarzone z zespołem Pod Budą, z którym jestem od wielu, wielu lat i wciąż jestem. Ale od czasu do czasu to ma charakter taki właśnie kameralny, żeby nie powiedzieć rodzinny, co nie znaczy wcale, że te piosenki zmieniają jakby swój charakter czy swój wydźwięk. Może troszkę inaczej brzmią, bo w zestawie jedynie dwugitarowym i głos. Zaczynam od jednej z najstarszych, jakie napisałem, a czynię tę zapowiedź z pełną ostrożnością, ponieważ w Polsce krąży anegdota o tym, jak zasłużona gwiazda polskiej estrady powiedziała kiedyś, a teraz zaśpiewam najstarszą piosenkę i ktoś, najstarszą swoją piosenkę, i ktoś z widowni krzyknął Bogu Rodzice. Tak więc to nie jest Bogu Rodzica, ale jedna z moich najstarszych piosenek. Lato było jakieś szare,
na kilkudziesięciominutową przerwę. Myślę, że to gdzieś tak około pół godziny będzie trwało. Do holu na degustację kawy Alvorada oraz słodką niespodziankę ufundowaną przez piekarnię, cukiernię Magellan w Andrychowie. Zapraszam również do obejrzenia wystawy, która mieści się na piętrze Domu Kultury, a która poświęcona jest życiu wybitnego kompozytora Gustawa Mahlera, Żyda austriackiego pochodzenia. W tym czasie zostanie zmieniony nieco układ sali, gdyż po przerwie druga część dzisiejszego wieczoru. Ponieważ karnawał trwa, zapraszamy do wspólnej zabawy przy poczęstunku. Spotykamy się za 30 minut. Dziękuję bardzo. Imprezy. Proszę zobaczyć, na środku pojawił się parkiet, czyli miejsce do zabawy i mam nadzieję, że Państwo z tego po prostu będą korzystać. Bardzo proszę się częstować dobrodziejstwami. No i oczywiście, jeżeli Państwo mają ochotę, zapraszamy serdecznie na parkiet. Na początek piosenka Czas nas uczy. Wystąpią przed Państwem Michał Kowaliczek i Karina Brońka. W gorącej rumbie wielkie brawa. Wystąpię przed Państwem, ale to dopiero troszkę później. Ja teraz może kilka słów właśnie o tej parze. Michał i Karina uczęszczają na zajęcia klubu tańca towarzyskiego Step Dance, które prowadzi tutaj, w tym Domu Kultury, Marek Hila. No, drodzy Państwo, takie zaproszenie dla Was. Myślę, że każdy z Was będzie mógł na pewno tak tańczyć, tylko troszeczkę trzeba się pomęczyć. Natomiast para ta oraz kolejna, którą zobaczymy podczas następnej przerwy, biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach tańca towarzyskiego, podczas których zdobywają wysokie miejsca. Bardzo proszę jeszcze raz brawa dla Michała i Kariny. Drodzy Państwo, a teraz zapraszam na 5-minutową.